Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Podejmujemy w tygodniu z Ewangelią obrazy Jezusa. Wczoraj rozważaliśmy, przyglądaliśmy się, medytowaliśmy nad obrazem Jezusa ratownika. Zapraszałem, aby zastanowić się nad obrazem ratownika, aby rozpoznać w Jezusie osobę, która jest ciągle gotowa, aby przychodzić Ci z pomocą. Aby w Jezusie rozpoznać tego jedynego ratownika w moim życiu, kiedy doświadczam sytuacji braku kontroli, bezpieczeństwa, kiedy tonę, kiedy wołam do Jezusa. Nie koncentruję się tylko na moich lękach, na tym, co przeżywam, ale na osobie. Kiedy wołam do Niego, Jezus wyciąga tą swoją silną rękę, swoje ramię i wydobywa mnie. I mogę doświadczać tego Jego bycia ratownikiem dla mnie. Drugim obrazem, który dzisiaj proponuję do medytacji, do refleksji, jest obraz Jezusa budowniczego. Kim jest budowniczy? Budowniczy jest od budowania. Buduje takie budynki, w których mieszkańcy mają czuć się bezpiecznie. Budujemy na trwałym gruncie, gdzie zapuszczamy fundament i fundament ma nam dać takie poczucie bezpieczeństwa. Gmach, który wznosimy na podstawie fundamentu, ma być trwały. Jezus jest budowniczym. Zechciejmy, wczytując się w perykopę z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 7, werset 21 i wersety od 24 do 29, zechciejmy wykołysać, wydobyć obraz Jezusa budowniczego. Jakim jest budowniczym? Na jakich zasadach buduje? Co sprawia, że ten budynek, który On nam proponuje, ma te właściwości trwałe? Możemy się w nim poczuć bezpiecznie. Oto ta treść, oto ta perykopa nauczania Jezusowego. Jezus mówi: nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Zapytajmy, jaka jest wola Ojca. Znamy wolę Ojca. Ta wola została objawiona w scenie przemienienia na górze Tabor, Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 17, werset 5, gdzie Ojciec własnym autorytetem powiedział: oto jest mój Syn umiłowany, wskazując na Jezusa, który ma mu podobanie, Jego słuchajcie. A więc wolą Ojca jest słuchanie Jego Syna, a naszego Pana i Ratownika, Jezusa Chrystusa. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichury i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichury i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Nauczanie Jezusa jest na temat budowli jest osadzone opozycyjnie. Jezus przeciwstawia dobrą budowlę i złą budowlę. Człowieka roztropnego i nieroztropnego, powiedzielibyśmy głupiego. A więc, każdy więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia. I to jest ta spoistość budowli, do której Jezus zaprasza, abyśmy budowali nasze życie. A więc nasze życie ma być zbudowane na słuchaniu i wypełnianiu. Samo słuchanie nie wystarczy. Wiemy, ile wysłuchaliśmy konferencji, homilii, kazań, a nie czujemy, że nasze życie jest zbudowane w sposób trwały, na skalę. Dlaczego? Być może dlatego, że nie podjęliśmy tego słodkiego wysiłku wprawiania w ruch, realizowania tego, co Jezus naucza. Wydaje nam się to bardzo trudne. Ale dopiero dlatego Jezus mówi o człowieku roztropnym, dlatego że słuchanie i wypełnianie to mądrość życiowa. Kiedy słuchasz i wypełniasz Jezusowego nauczania, masz to wewnętrzne poczucie,
tą pewność, że budujesz trwale, że to nadaje Ci taką spoistość, pewność. Dlatego trzeba podjąć ten wysiłek słuchania tego, co Jezus mówi, i wypełniania. Wtedy budujemy w sposób trwały na skalę. Jest także ta osoba, która słucha, a nie wypełnia. Jest to osoba nieroztropna, osoba, która nie jest mądra. Ona słucha, a nie wypełnia Jezusowego nauczania. I kiedy przyjdą próby życiowe, kiedy przyjdą kryzysy, kiedy przyjdą cierpienia, tak osoba się załamuje, bo budowała na piasku. Nie zbudowała na słowie Jezusa. I pod koniec Jezus podaje nam także zestawienie między tłumy, które słuchały Jezusa i zdumiewały się Jego nauczaniem. Ewangelista zestawia nam osobę Jezusa z uczonymi w Piśmie. Uczeni w Piśmie, wydaje się, że to są te osoby, które nauczają tylko ustami. Nauczają innych. Ich słowo jest skierowane do innych, ale wewnątrz nie są spoiste, nie są zintegrowane. Natomiast Jezus, jak mówi nam Ewangelista Mateusz, nauczał ich bowiem jako ten, który ma władzę. Nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym wyrażeniem, że Jezus ma władzę. Jezus ma władzę. Kto to jest osoba, która ma władzę? Nie tylko władzę nad innymi, ale także i ma władzę, panuje nad sobą. A więc osoby, które słuchały Jezusa, wyczuwały w Nim, że On nosi w sobie budowlę. Ta budowla jest spójna, zintegrowana. Ma władzę nad sobą, panuje nad sobą, jest autonomiczny, spójny, zintegrowany. I zapragnijmy czegoś takiego samego dla siebie, abyśmy i wewnątrz siebie, i w naszym życiu byli zintegrowani, spójni, abyśmy wiedzieli, kim jestem, dokąd zmierzam. I tą wewnętrzną spoistość, naszą wewnętrzną i w naszym życiu, daje nam słuchanie i wypełnianie Słowa Jezusowego. Ale to jest wybór osoby roztropnej, mądrej, która czuje, rozpoznaje w Słowie Jezusa i wcielaniu Go w życie mądrość życiową. To daje mi taką wewnętrzną trwałość. I zechciejmy przez cały dzisiejszy dzień tak pokołysać, pobyć tym Słowem, Słowem Jezusa. Wyobraźmy sobie, że to Słowo Jezusa, poszczególne perykopy z Ewangelii czy nauczanie Jezusowego są takie cegły, są takie cegiełki, które budują trwałość mojego życia, nadają mi wewnętrzną spoistość, wewnętrzny sens, daje mi takie bezpieczeństwo, kiedy, a wcześniej czy później spotkają nas doświadczenia tej wichury, tej nawałnicy, które uderzą we mnie, ale ja się nie obawiam, nie lękam się, bo w Jezusie jestem zakorzeniony.